Cześć, tu Natalia i Justyna z krótkiej przerwy. Witamy na naszym kanale i zanim zaczniecie oglądać, zasubskrybujcie nasz kanał, bo później oglądacie i zapominacie o tym. Ej, no oglądasz jakichś młodocianych youtuberów chyba i że wiesz, że teraz tak się robi. Jestem bardzo dumna. Jak wiecie, na naszym kanale reportaż gości rzadko. Mamy trochę za dużo faktów w życiu codziennym. No, w życiu codziennym i unikamy tej formy w życiu YouTube'owym. Nie z jakąś wielką premedytacją, tak po prostu wychodzi. W ten weekend w Warszawie dzieje się bardzo dużo. Już widzieliście nas na targach książki, jeszcze się mamy nadzieję zobaczymy. Jest festiwal Apostrof, w którym też bierzemy czynny udział, ale to jeszcze nie wszystko. Tak. Zrobiłyśmy wyjątek dla reportażu z wyjątkowej okazji, czyli z rozstrzygnięcia konkursu imienia Ryszarda Kapuścińskiego. To już 9. edycja. W tym roku 99 pozycji zgłoszonych do tej nagrody. Jury po długich bojach wybrało najpierw 10, a teraz mamy już finałową piątkę. No i w niedzielę okaże się, kto jest tym number one. Czyli jednym słowem chcemy Wam powiedzieć dzisiaj o 5 najlepszych reportażach, które w 2017 roku ukazały się w naszym wspaniałym kraju. To są książki i polskich autorów, i zagranicznych, przetłumaczone i dopiero u nas opublikowane. Dobrze wszystko mówię, czy kłamie? Nie kłamie. I co? Trzy z nich mamy ze sobą, będzie łatwiej. Zaczynamy od Anny Bikont i Sendlerowej. Wczoraj Anna Bikont za tę książkę znalazła się na długiej liście nominowanych do nagrody Nike. Tak jest. To jest taka biografia, której Paweł Goźliński, który w reportażu się specjalizuje, kiedyś był naczelnym dużego formatu, powiedział, że obawiał się tej książki, ale że to absolutnie wyjątkowa biografia, której udało się rozłożyć na części pierwsze mit, a przy okazji zachować człowieka i nie zniszczyć go w oczach ludzi. Wczoraj jak rozmawiałyśmy sobie o tej książce, to dotarło do nas, że nie znalazłyśmy nikogo, kto by ją krytykował, więc jeżeli jest tu jakiś antyfan tej biografii, to bardzo jesteśmy ciekawe, piszcie dlaczego. Ponadto książka Petersburg, Miasto snu, czyli wydawnictwo czarne po raz drugi, Joanny Czeczot, wielowymiarowy portret miasta od czasów Piotra I do współczesności. Mamy jeszcze jedną książkę ze sobą, czyli Marek Łuszczyna i jego Mała zbrodnia. No i to jest książka, której okładka szczególnie mnie uwiodła. Uważam, że jest super to wydanie polskie, to wszystko poskręcane, obozy koncentracyjne i tak dalej. Wiecie, że dyskusja o obozach w Polsce jest gorąca, burzliwa. I burzliwa, i każde określenie jest złe, i kwestia sprawczości, i te wszystkie międzynarodowe ustawy, polskie fundacje narodowe i tak dalej, i tak dalej. A ta książka opowiada o polskich obozach koncentracyjnych powstałych po wojnie. Czyli nie o tych polskich obozach, o które się sądzimy z całym światem. Tak, dla Ślązaków, Niemców, Ukraińców, Łemków, Polaków uznanych za wrogów przez komunistyczną władzę. Reportaże to jakieś ciężkie tematy zawsze muszą być, ja mam takie wrażenie. No, dlatego ich nie czytamy tak dużo. Prawda, rzadko się zdarzają wesołe reportaże. Leszek Talko kiedyś pisał takie teksty. Takie wesołe reportaże. Tak, tęsknimy za reportażami Leszka Talko, naprawdę. I jeszcze dwie książki, których nie mamy przy sobie, ale postaramy się Wam pokazać ich okładki, czyli Sasza Batiani, austriacki arystokrata i dziennikarz, który wyrzekł się swojej rodziny. Który mierzy się z historią swojej rodziny, trudną historią, jak to XX wiek w Europie, Austria. Książka A co ja mam z tym wspólnego? Zbrodnia popełniona w marcu 1945 roku, dzieje mojej rodziny. Jeden z najdłuższych tytułów świata. Też temat ciężki, trudny, rozliczeniowy. Rodzina autora poobrażała się na niego po tej książce, więc możemy zobaczyć dlaczego. I piąta. Miasto Cierni, brytyjskiego dziennikarza Bena Rowlandsa. Reportaż z największego obozu dla uchodźców w rogu Afryki, uznany przez The Economist za książkę roku 2016. Jeśli pamiętacie dziesiątkę, czyli te pierwsze typy do tej nagrody, to była tam jeszcze książka, której żałujemy, że nie ma w piątce, bo bardzo ją lubimy, czyli Święte Prawo Gosi Zubik i Iwony Szpali o reprywatyzacji. O tej książce Wam trochę opowiadałyśmy. Żałujemy troszeczkę, że nie ma jej w tej piątce, ale konkurencja była, jak widzicie, bardzo naprawdę mocna.
No i przy okazji Nagrody Kapuścińskiego, tak się składa, dzieje się właśnie bardzo dużo rzeczy, dlatego się śmiałam, że w tej Warszawie w ten weekend idzie oszaleć. I korzystając z okazji, chciałybyśmy Wam powiedzieć, że warto się przyjrzeć temu, co się dzieje, bo też możecie wziąć w tym udział. Jest cykl bezpłatnych spotkań, warsztatów i rozmów. I nawet dziś. Nawet jeszcze dziś. Piątek, 18 maja o 20 w Austriackim Forum Kultury przy ulicy Próżnej 7/9 w Warszawie. Spotka się cała piątka nominowanych w rozmowie z profesorem Przemysławem Czaplińskim z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Już prowadzący jest wart przyjścia, a tak co myślę. Dopiero autorzy. A jutro, w sobotę, w zależności od tego, kiedy to oglądacie, to może być dziś albo dwa tygodnie temu. Mamy nadzieję, że oglądacie w miarę na bieżąco. Dzień reportażu na warszawskich targach książki i też będzie możliwość spotkania się z autorami i nie tylko. Będą podpisywać książki, a będą one też sprzedawane w promocyjnych cenach. Więc jeżeli jesteście na targach w sobotę, to możecie połączyć dwie bardzo przyjemne rzeczy. Między 10 a 19 sala London A. Życzymy powodzenia w szukaniu, bo to nie jest szukanie łatwe. Rzeczy na targach jest trudne, więc jeżeli jeszcze tam nie byliście, taki pro tip. Dajcie sobie więcej czasu na to, żeby dotrzeć do miejsca, do którego chcecie dotrzeć, bo nie jest to takie łatwe. A w niedzielę, 20 maja, o 14:00, scena duża Teatru Powszechnego, Tłumaczenia Świata. Rozmowa o polskim i zagranicznym reportażu z jurorami. Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego, czyli Magdaleną Grochowską, Olgą Stanisławską i Maciejem Zarembą-Bielawskim poprowadzi Włodzimierz Nowak. A o 18:00, taram, wielkie werble. Dowiemy się, kto wygrał. Tak. Muzeum Historii Żydów Polskich przy ulicy Anielewicza 6. No i tam już niestety trzeba mieć zaproszenie. Ale gala będzie transmitowana przez internet, więc jeśli chcecie na bieżąco to oglądać, to macie szansę. Być może krótka przerwa tam dotrze, o ile dożyję do niedzieli do 18:00, gdyż dla nas ten weekend będzie naprawdę bardzo, bardzo intensywny i książkowy, więc trzymajcie kciuki, bo mamy jeszcze mnóstwo planów na przyszłość, które nie kończą się w tę niedzielę. Ta ostatnia niedziela. Nie będę Wam mówiła, żebyście subskrybowali, bo zasubskrybowaliście na początku, tak jak poprosiła Was Natalia, więc zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia na krótkiej przerwie. Dajcie znać, za kogo trzymacie kciuki. I jakiego reportażu Wam brakuje w piątce.